Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na drugą część rozmowy z Karoliną Malicką, inspektorem budowlanym oraz założycielką serwisu W Szpilkach na Budowie. Karolina działa w branży budowlanej od 11 lat i na co dzień pomaga klientom w odbiorze mieszkań lub domów nabywanych od dewelopera i przeprowadza inspekcje techniczne domów i mieszkań nabywanych na rynku wtórnym. Do dzisiaj przeprowadziła już ponad 3000 odbiorów i przeglądów technicznych. Z Karoliną kontynuujemy rozmowę o tym, jak wygląda odbiór techniczny mieszkań lub domów nabywanych na rynku pierwotnym. Dlatego w rozmowie, którą za chwilę usłyszysz, rozmawiamy m.in. o tym, co znajduje się na czekliście odbiorowej Karoliny, co to jest instrukcja użytkowania lokalu, kto zgłasza roszczenie z rękojmi dotyczące części wspólnych budynku oraz czy preodbiory rzeczywiście przyspieszają bezusterkowe odbiory. Karolina wyjaśni Wam również, dlaczego podczas inspekcji odpowiada na niezadane pytania klientów i jakie są jej sposoby na arogancję pracowników dewelopera. Na koniec porozmawiamy z Karoliną o tym, jak wyglądają odbiory techniczne mieszkań lub domów jednorodzinnych na inwestycjach, które nie są przeprowadzane na podstawie ustawy deweloperskiej oraz jak w takiej sytuacji nabywca powinien zabezpieczyć swoje uprawnienia. Dlatego jeśli planujesz zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, chcesz dowiedzieć się, jak przejść przez odbiór i jakie prawa Ci przysługują, to serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej części rozmowy z Karoliną Malicką. Natomiast jeżeli jeszcze nie słyszałeś pierwszej części naszej rozmowy, to znajdziesz ją na kanale Prawnej Posesji w odcinku 16, do którego wysłuchania również serdecznie Was zapraszam. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipso Legal, a to jest Prawna Posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. Karolina, a jakbyś mogła wymienić taką checklistę? Przychodzisz na odbiór techniczny mieszkania i takie najważniejsze rzeczy, które sprawdzasz. Z tą checklistą to od razu też powiem, co może sobie sprawdzić poniekąd sam Kowalski. Oczywiście kupując tą poziomicę, nie przychodząc z jakąś tam kulką. No to na pewno musimy przyjrzeć się ścianom, tynkom, czy też murowi, który tam jest, dlatego że, tak jak powiedziałam, nie wszystkie są otynkowane. Sufitom, na którym będzie bądź nie będzie tynk. Bywają, że są bardzo krzywe bądź po prostu mają wycieki. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to na pewno będą posadzki, wylewki. Ujmijmy to w takim punkcie. Kolejną rzeczą jest szeroko pojęta stolarka okienna i drzwiowa. Tutaj od razu jakby do tej stolarki dodaję też drzwi wejściowe, w których dużo nieraz się rzeczy dzieje. Czasami nic, a czasami jest bardzo dużo nieścisłości. Jakby tutaj chciałabym też zawrzeć otwory drzwiowe, które tak jak powiedziałam w stanie deweloperskim obecnie nie są za bardzo uzupełniane, ale też warto się im przyjrzeć, bo mogą mieć naprawdę bardzo duże zaniżenia, gdzie nie uda nam się w ogóle wstawić żadnych drzwi. Takie niestety też usterki spotykamy. W dalszej kolejności to na pewno, jeżeli jest balkon, no to cała strefa balkonu zarazem z okładziną, też płytą, barierkami, elementami tutaj obok. Niektórzy deweloperzy nie chcą pisać usterek związanych z elewacją, natomiast ja zawsze je i tak notuję. Nawet jeżeli nie chcę, to najwyżej to odrzuci, ale stwierdzenie faktu, że jakiś tam tynk jest po prostu przebarwiony, wybulony, czy prześwituje siatka, niech to będzie odnotowane. Oczywiście tutaj dochodzi taka rzecz jak instalacja wodno-kanalizacyjna, która zdarza się, że jakieś odpływy są zatynkowane albo w ogóle niewykonane, zwłaszcza po prostu jak tynkarze się mocno spieszyli i nie było to dobrze tam gdzieś tam powyciągane wcześniej przez instalatorów. Natomiast tu od razu chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że przychodzenie z butelką wody i wlewanie jakby do odpływu rury WC no nie ma do końca sensu, bo to jest jakby za mała ilość, są na to inne metody.
Podejrzewam, że deweloper będzie miał oczywiście wszelkie jakieś tam dokumenty z prób szczelności, które nieraz są tylko słowami na kartce i zdarzało nam się dużo inspekcji, że papiery były, a nie szczelność też była. Ale na pewno trzeba się jakby temu przyjrzeć, zwłaszcza jeśli mieliśmy wcześniej wspomniane te zmiany lokatorskie, bo być może zamówiliśmy sobie jakiś tam rozstaw pod specjalną baterię, jakąś podtynkową do wanny czy prysznica, a on się nie zgadza. Zdarzają mi się takie usterki, wtedy panie architekt się złoszczą, więc trzeba to sprawdzić. W dalszym ciągu bardzo powiązane też trochę z wodą, ale jakby idę bardziej do grzania, no to sprawdzamy kaloryfery, ogrzewanie. Ja na przykład na kamerze termowizyjnej bardzo dobrze widzę pętlę ogrzewania podłogowego i oczywiście jeżeli dobrze wysterujemy sterownik, widzimy go nawet latem. Ale tutaj również gwiazdkę zaznaczam, że ci, co mają na przykład w domach kocioł dwufunkcyjny, a nie, że mają po prostu ogrzewanie miejskie, no to są trochę w lepszej sytuacji niż standardowe podłączenie do instalacji miejskiej, bo latem niestety ona nie będzie włączona. Natomiast gdyby ciekła, no to wiadomo, że zgłosimy sobie to potem jakby z rękojmi, czy też przez administrację czasami takie tematy się zgłasza. Co tu jeszcze nie wymieniałam, takie elementy jak miejsce postojowe, komórka lokatorska, jeśli ktoś zakupił, warto sprawdzić. Zdarzają się sytuacje, że linia, która oddziela nas i sąsiada, jest po prostu przestawiona na naszą niekorzyść, zwłaszcza na tych naziemnych, gdzie jest na kostce brukowej. I miałam taką sytuację około miesiąc temu, że ciemna linia kostki brukowej faktycznie była w złym miejscu i musieli ją po prostu przełożyć, bo to nie było namalowane, tylko po prostu inna barwa kostki brukowej miała być rozgraniczeniem i nasi klienci mieli 2,20 szerokość miejsca. Stara norma mówi o 2,30, najnowsza już 2,5 metra szerokości. Natomiast są jeszcze deweloperzy, którzy po prostu działają jeszcze na starym pozwoleniu, gdzie mogą mieć te szerokości węższe na 2,30. Czy jeszcze czegoś nie wymieniłam? Chyba wszystkie mniej więcej instalacje. Oczywiście dochodzi jeszcze elektryka, którą tutaj chcę też odczarować jakby tę sytuację, dlatego że w większości deweloperów nie ma założonego licznika. Jest to większość jednak procent, natomiast są duzi deweloperzy, którzy mają założony licznik i przepisuje się tylko już umowę na siebie. Niemniej jednak no, jakby chcę tu powiedzieć słuchaczom, że jakby częstą praktyką jest to, że oni dopiero po odbiorze lokalu dostają kartę danych technicznych, wędrują sobie na przykład do Tauronu, pozyskują licznik i wtedy zazwyczaj jest takie, o czym moi klienci robią i się pytają, no ale dobra, jak ja to sprawdzę. No faktycznie, no można poprosić o to gościa z ekipy, powinien sobie poradzić. Zdarzają się sytuacje, że pomimo, iż deweloper ma pełne pomiary na budynku, załóżmy, że faktycznie prawdziwie są zrobione, no to jakaś lampa nie działa jakiś włącznik. Mieliśmy takie sytuacje właśnie u tych deweloperów, którzy ten, nazwijmy kolokwialnie, prąd mają i zdarzyło się, że jakaś lampka nie działała, jakiś włącznik tylko działał częściowo. Raz była też taka sytuacja, że elektryk, który się kręcił w dniu odbiorów, jakby w okresie odbiorów, bo w zasadzie to nie był tylko w jednym dniu po budowie, sam badał po sobie, czy coś działa i wychwycił po sobie trzy błędy. Dwa naprawił tak po prostu od razu, a jeden wpisaliśmy do protokołu, ponieważ nie umiał sobie od razu z nim poradzić, był jakiś głębszy problem, chodziło o jakiś tam kinkiet no po prostu musiał się nad tym pochodzić w dłuższej ilości czasu. Wydaje mi się, że wymieniłam chyba każdą z branży. W przypadku domów oczywiście no to wchodzimy jeszcze na strych, sprawdzamy więź, bo ostatnio mam takie szczęście, że ma dużo pleśniawki, także jakoś tak, nie wiem, trzy pod rząd miałam, że za każdym razem weszłam na strych, to więźba była pokryta pleśnią, niestety. Oczywiście sprawdzamy też wentylację, to dotyczy zarówno mieszkań i domów. Zdarza się po prostu, że jest zatynkowana w łazience albo na przykład w kuchni brakuje czegoś w kratce, zwłaszcza jak jest anemostat, a nie typowa kratka, czyli anemostaty są wtedy zakładane, jak jest wentylacja mechaniczna, którą ja bardziej preferuję, chociaż bywają też problemy z akustyką z nią związane, natomiast oczywiście ja znam wszystkie już rodzaje lokali i kamienic i domów i mieszkań. Wszędzie tak naprawdę można znaleźć coś nie tak z akustyką, to jest bardzo duży problem, ale to też jest temat rzeka tak naprawdę chyba na inny podcast, bądź inny jakiś tam powiedzmy dedykowany post odcinek na blogu albo coś takiego. Często zdarza się tak, właśnie klienci też czasami właśnie zgłaszają mi takie sytuacje, że deweloper zasłania się trochę tym, że w umowie deweloperskiej mowa tylko o odbiorze lokalu albo domu jednorodzinnego. Mhm. Więc jeżeli ma na przykład miejsce postojowe albo komórkę lokatorską, albo w ogóle jak jest balkon,
no to on już tak bardzo niechętnie przystępuje do tych odbiorów i zwykle nagle się okazuje, że no, oni w tym momencie nie mają kluczy do tej komórki lokatorskiej, żebyśmy tam weszli, a po co mamy wchodzić do tego garażu albo na podziemnego, tak, no bo przecież to nie obejmuje tą ustawą deweloperską, a przecież w umowie mamy wpisane, że robimy odbiór mieszkania, a nie części wspólnych. No bo też dużo osób nie wie tego, że balkon no, jest częścią wspólną. Tak samo jak miejsce postojowe. W umowie deweloperskiej najczęściej jest tak, że po prostu mamy wyłączne uprawnienie do korzystania z naszego miejsca postojowego i z naszego balkonu, czyli po prostu żaden sąsiad tego uprawnienia nam nie może wejść w zakres naszych praw, no i wiadomo, deweloper też nie. No i właśnie z takimi sytuacjami oni się zderzają i mówią, czy oni w takim razie jakby nie mają prawa tego, żeby zbadać, jakby też poza tym lokalem mieszkalnym, czy poza domem, czy nie mają prawa do tego, żeby zbadać też to miejsce postojowe, czy tą komórkę lokatorską. Ja zawsze im mówię, że oczywiście, że tak, mają po prostu zaciągnąć tego dewelopera, czy tą osobę, która jest wyznaczona do tego odbioru i mają po prostu z nim wszystko sprawdzić, jeżeli tylko inspektor będzie chciał z nimi pójść i po prostu posprawdzać te, czy też, no balkon myślę, że to już po prostu z marszu, ale to miejsce postojowe, czy też komórkę lokatorską, to oczywiście mają to zrobić. I nie wiem, czy ty też spotkałaś się z takimi nieprzychylnymi na przykład spojrzeniami ze strony dewelopera, że a jeszcze chcesz sprawdzić na przykład miejsce postojowe albo komórkę Myślę, lokatorską. że dla dużych deweloperów, którzy budują po prostu już któreś osiedle z rzędu, jest w ogóle już rzeczą powszednią, że ktoś przychodzi w ogóle z kimś na odbiór i to jest oczywiste, że przyjdziemy zmierzyć wymiary. Czasami oni mówią, że no to my tutaj ekipę odbiorową zostawimy, a pójdę z Państwem w tym czasie sprawdzić komórkę i po prostu miejsce postojowe. Natomiast wtedy ja podnoszę uszy jak jakiś tam, powiedzmy, zwierzak. Mówię, nie, 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 ale my też tam idziemy. I zazwyczaj ja wtedy swojego inżyniera zostawiam, on już rozpoczyna pracę nad doktoryzacją, nad wylewkami i innymi tematami i idę i faktycznie mierzę, dlatego że no, skoro klient ma prawo się nie znać i faktycznie może nie znać tych norm, że 2,50 ma mieć zagwarantowane według najnowszej wytycznej, że 5 metrów długości, no to wiadomo, że musi to sprawdzić, bo może faktycznie ktoś się pomylił. Natomiast to już dotyczy jakby jego obszaru parkowania, ale jak zadzieje się tam jakieś zarysowanie posadzki albo jakiś przeciek, no to wtedy troszkę marudzą, mówiąc, że to jest część wspólna i że oni to zgłoszą do administracji albo do zarządcy, bla, 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 bla. No i faktycznie tak się dzieje. No i my zapisujemy to w jego protokole. Czasami marudzą, czasami po prostu zapisują i nie ma żadnych jakby niesnasek. Natomiast faktycznie nieraz ta sprawa się dłużej proceduje, chociaż kapie ostentacyjnie na to miejsce postojowe, czy zalewa komórkę lokatorską z jakiegoś niedobrze doszczelnionego odpływu liniowego gdzieś tam na górze w patio ogrodowym, czy jak zwał, tak zwał. I wtedy trzeba sobie trochę tej sprawy osobiście pilnować i trochę cisnąć też administrację, która być może to już ma zgłoszone w swoim protokole odbiorowym, no bo ja zdarzają mi się sytuacje nie z tak oczywistymi rzeczami jak czyjaś komórka lokatorska i czyjeś miejsce postojowe, tylko tak zwany portal drzwiowy. Są deweloperzy, którzy naprawdę mają to neutralnie, to traktują i okej, jeżeli portal drzwiowy, czyli wychodzące takie nieraz ładne, drewniane bądź metalowe, bardzo różnie to bywa, wywinięcia, można nazwać to opaską, ale często oni też to nazywają portalem. Ma to ubicia, jakieś defekty na dzwonku, bo ten włącznik do dzwonka to po prostu nieraz się zacina albo jest uszkodzony i bez problemów to jest zapisane, bo część deweloperów dba też jakby o swój prestiż, renomę i tak dalej, a czasami takie absurdy słyszę, no ale jakby państwa mieszkanie jest tylko dotąd, czyli do tam futryny, ościeżnicy, jak zwał, tak zwał i po prostu już ubicia na tym. Mówię, no ale proszę pana, przecież najprawdopodobniej administracja, mając tu 200 mieszkań, czy tam ileś do sprawdzenia, to ona nie zobaczy takich detali, a tu faktycznie jest zabrudzenie, jest tu numer mieszkania klienta, więc ja sobie nie wyobrażam, że tego nie wpiszecie. Czasami, jeżeli, że tak powiem, mam takie dobre flow i widzę, że ta osoba też ma dobre flow od dewelopera, to proszę, że grzecznościowo, żeby na przykład wpisał pewną rzecz, która jest na przykład ubitą płytką albo pękniętą płytką w rejonie mieszkania klienta i faktycznie jest już jakby trochę, nie dotyczy to mieszkania. I taka osoba, jeżeli po prostu jest no faktycznie, no nie wiem, no taka ludzka, no to wpisze, przeproceduje, zrobi, odznaczy sobie, że to trzeba jeszcze raz sprawdzić, czy to jest w protokole administracyjnym, dlatego że w tak zwanym międzyczasie mogło się to zdarzyć, że ta płytka czy fuga wypadła, a już jest dawno po odbiorze administracyjnym
I wtedy to jest takie okej, okay, że ta druga strona rozumie, że ktoś nie kupuje jakiejś taniej rzeczy, tylko to jest jednak mieszkanie na lata, że ktoś po prostu chce mieszkać ładnie. Natomiast zdarzają się takie jakby sytuacje absurdalne, ale myślę, że ich jest mniej. Nie jest jakoś tak dramatycznie, że za każdym razem, kiedy idę do komórki lokatorskiej, muszę o to walczyć. Natomiast zdarza się, że na tych przedstępnych odbiorach, o których mówiłam, bardziej nazwijmy je przeglądami, to faktycznie garaż jeszcze nie jest przygotowany, często nie są jeszcze linie namalowane, często ogródki nie są zrobione w tych mieszkaniach, które faktycznie je mają. Czasami nawet zapisy są takie, że balkon, ogródek, czy też miejsce postojowe i komórka lokatorska na odbiorach tych wstępnych, tych tak zwanych preodbiorach, nie podlegały sprawdzeniu. Natomiast tak powiem szczerze, że część deweloperów uważa, że fajnie, że organizujemy wstępne odbiory, bo jeszcze mamy wykonawcę na budowie, że nam w cudzysłowie nie uciekł i możemy wiele spraw załatwić. Natomiast szczerze, mogę się jakby mylić co do niektórych mieszkań i niektórych osiedli, natomiast ja doświadczam czegoś takiego, że wcale preodbiory nie przyspieszają bezusterkowego odbioru, bo wielokrotnie jest tak, że po prostu na tych preodbiorach jest tak dużo rzeczy nieprzygotowane, że ten klient po prostu w cudzysłowie na darmo wydaje pieniądze. My powinniśmy się w głębokiej teorii cieszyć, ale tak naprawdę no to bądźmy tutaj jakby merytoryczni i też tacy no nachyleni ku budżetowi tego kupującego, że no po prostu ja muszę do protokołu napisać takie ciągi znaków, że szyby nieprzygotowane do odbioru, no bo są na przykład totalnie brudne. Nie jesteśmy w stanie ocenić wad szkła, które nieraz mogą być nawet normatywne, nie? Które są w postaci jakichś pęcherzyków, jakichś włókien, które są zawieszone w środku po prostu tego pakietu trzyszybowego. Obecnie takie są najczęściej spotykane. Więc no po co to organizować? Albo jest bardzo dużo zawilgoceń technologicznych tynków, na których gdzieś tam czasami wykwituje jeszcze pleść, bo ma na czym, że tak powiem, rosnąć. I tak się zastanawiam, no wylewka niepozamiatana, jak to dobrze, znaczy no nie mam jakichś nadzwyczajnych też oczekiwań, no ale jeżeli tam jest kupa gruzu, błota, zwłaszcza w mieszkaniach z ogródkami, no to jak to sprawdzić? Albo czekają jeszcze na zewnętrzne, na wietrzaki albo wewnętrzne, że nie są zamontowane, anemostaty nie zamontowane, opisów przy skrzynce elektrycznej brak na bezpiecznikach, no to po co organizować te odbiory? Mamy listować coś, co jest oczywistą oczywistością, gdzie oni nawet nieraz nie chcą tego wpisywać. No tak, ale to jest przecież oczywiste, że nie ma opisów, one będą na końcu budowy. No tak, ale Kowalski tego nie wie, a ja nie mam pewności, czy on nas zamówi na odbiór pousterkowy, więc musimy stać, to pisać i wielokrotnie, jak taki Kowalski jednak decyduje się na ponowny odbiór, no to nieraz nadal niektóre rzeczy, tak jak powiedziałam to parę minut temu, po prostu wchodzą, bo nagle pojawiają się rysy na tych szybach, bo wreszcie je umyli, a jak je myją, to czasami myją je nieuważnie. Czy to są firmy profesjonalne, czy mniej profesjonalne, z najśmieszniejszych rys na świecie, to widziałam taką po prostu okrągłą, gdzie po prostu od szmatki, która pewnie miała miliony małych kamyczków, po prostu to zrobili. Wielokrotnie widzę tak, że szyby myją tuż przed odbiorem jacyś tam panowie, panie. I raz widziałam, że panu spadła na wylewkę ta szmata u sąsiada po prostu w mieszkaniu, bo stałam akurat na balkonie, już sprawdzałam balkon, a tak kątem oka zobaczyłam, że on podnosi ją i z powrotem kurczę myje, więc na pewno tam zrobił fajne rysy. I szczerze nawet poskarżyłam się o sobie od dewelopera, tak, żeby przypilnowali tamtych, no bo mówię, no i będziecie mieć zaraz kolejną ekipę odbiorową, wam będą was punktować. To właśnie powiecie, żeby to byli po prostu rzetelnie. Ja nieraz po prostu tak otwartym tekstem mówię, bo zależy mi też ogólnie na wartości, żeby nawet osoba, która niekoniecznie skorzysta z moich usług albo z niczyich usług, to żeby też jakoś fajnie mieszkała, nie? To też ważną rzecz powiedziałaś, jeśli chodzi o te wady, jeśli chodzi o części wspólne, bo dużo osób nie wie, do kogo ma zgłaszać wady, jeżeli już dojdzie do tego, że zostanie wyodrębniona ta własność lokalu, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Często spotkałam się z tym, że zamiast do dewelopera osoby zgłaszają wady do wspólnoty mieszkaniowej i jeszcze oczekują, że ta wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości najczęściej też się tutaj pojawia, że on usunie te wady. Natomiast jakby za to jest odpowiedzialny deweloper. Często też, jeżeli ten deweloper jest takim deweloperem rzetelnym, już długie lata pracuje na rynku, no to wiadomo, że jesteśmy go w stanie znaleźć. Najgorsze są tacy deweloperzy, którzy zakładają spółki celowe tylko po to, żeby zrobić daną inwestycję deweloperską. Tak, żeby zrealizować dany cel, po czym jak tylko skończy się budowa, sprzedają ostatni lokal i natychmiast spółka po prostu zwija swoją działalność i potem szuka wiatru w polu, kto za to odpowiada. Taka jest prawda, ale czasami jest też ten problem i na przykład nasi sąsiedzi mieli taki problem, gdzie
W garażu podziemnym znajdowały się jakieś tam rury kanalizacyjne, odpływy, coś tam takiego się działo i w pewnym momencie, nie wiem, kiedyś wieczorem przyjeżdżam do garażu, a tu po prostu taki wodospad. Więc okazało się, że po prostu ta kanalizacja, te odpływy były tak źle wykonane, że czterem sąsiadom zalało samochody, bo po prostu nagle się okazało, że taki wodospad wody z góry przeciekał. No i tutaj też za to odpowiada wspólnota, tak? No bo to są części wspólne, więc no ona zgłasza te roszczenia w stosunku do dewelopera. Przy okazji jeszcze jest ten wyłącznie uprawniony do korzystania z tego miejsca postojowego, tak? No ale jakby te części są częściami wspólnymi, za które odpowiada wspólnota. Czasami jest też tak, że wspólnota na przykład zgłasza wady lokalu i to też jest, znowu to jest problem, no bo jakby wady swojego lokalu może zgłosić tylko właściciel, natomiast wspólnota może zgłaszać wady tylko i wyłącznie za te części wspólne, czyli za te części, którymi ona zarządza. Tak, klatki, korytarze i tak, tak dalej. Dokładnie. To znaczy ja spotkałam się z tym w takich tak zwanych instrukcjach użytkowania lokalu. Nie każdy deweloper to robi. Jedni mają to na dwóch stronach, inni na 12, inni na 300 z hardkorowych takich. Widziałam. Natomiast ja myślę, że taka dobra instrukcja użytkowania lokalu jest dla obu stron, że tak powiem, tej całej transakcji. Dlatego, że deweloper faktycznie wskazuje, że niektórych rzeczy nie wolno robić, na przykład zasłaniania wentylacji, o czym ja również informuję moich klientów, ale zdarza się, że na przykład przyjdzie stolarz, przyjdzie architekt wnętrz, który nie do końca jakby czuje inżynierię i nie zaprojektował czegoś tak, żeby ta wentylacja była odsłonięta. I wielokrotnie miałam sytuację, że na rynku wtórnym patrzę, a ona jest zakryta w szafce, zablendowana, zasłonięta i ktoś twierdzi, że wentylacją jego kuchni jest okap, a okap jest tylko tak naprawdę no, do wentylowania przestrzeni tej kuchenki, a prawdziwa oficjalna kratka czy anemostat powinien być odsłonięty, a nie zamurowany, zasłonięty lodówką. Natomiast najczęściej niestety w projekcie zdarza się tak, i tutaj nie można też nikogo winić, że te kominy no, są po prostu przytulone do ścian i dlatego tam się znajdują te po prostu kratki i dlatego kratki czy też no, anemostaty już nieważne, w zależności to kto ma. I dlatego tak w zasadzie 99% no, kupujących dotyka problem, jak rozwiązać poprawnie aspekt wentylacji i wtedy bardzo często właśnie jakby zarządzanie wentylacją jest oddawane w pewnym momencie właśnie do zarządcy, nazwijmy też administracji. I to jest chyba taka najczęstsza usterka, którą jeżeli komuś coś huczy, nie wiem, dzwoni, w rezonans wpada jakaś rura, zwłaszcza jak sąsiad kupi za mocny okap i nie doczytał, bądź używa go w za mocnych, że tak powiem, poziomach, bo często deweloperzy zastrzegają sobie na przykład, żeby wydajność okapu to była 300 metrów sześciennych na godzinę, a rynek, że tak powiem, sprzedających pozwala nawet kupić 700 metrów sześciennych na godzinę i takich roszczeń Kowalskiego do Nowaka, że po prostu sąsiad nie daje mu żyć, bo raz, że pomylił sobie otwór tak. na okap z wentylacją, co jest notorycznym błędem, tego nie wolno zamiennie stosować w przypadku wentylacji mechanicznej. Bo jeszcze jak mieszkamy w domu, mamy dwa kanały grawitacyjne, które działają sobie, załóżmy, że tak samo, no to często jest to obojętnie, który użyjemy. Ale w przypadku po prostu, że mamy odrębny kanał na okap i odrębny na wentylację, to słyszałam architektów, którzy mówili takie bzdury moim klientom, że aha, no to my zmieniamy jakby położenie kuchni troszkę inaczej niż jest w projekcie, no to zmieńmy te kanały, tu podłączmy wentylację, a tam okap i wtedy faktycznie takie roszczenie Nowaka do Kowalskiego czy na odwrót może być. I o co jeszcze są roszczenia? O szumy wody. Czyli jeżeli deweloper wyraźnie pisze, że instalacja jest natynkowa, bo często taką robi ze względu na konstrukcję, na akustykę i tak dalej, i że nie można jej wkuwać, co oczywiście notorycznie 99% społeczności wkuwa, no to potem jeżeli nasza łazienka graniczy, a czasami tak jest, z sypialnią no po prostu sąsiada bocznego, ale czasami to też dźwięki przechodzą jakby no, z góry lat, bo z aranżacji mieszkań jest tyle, że można naprawdę zwariować. No to takie roszczenia się dzieją, czasami sąsiedzi nie chcą wpuścić zarządcy z jakimś tam nieraz inspektorem niezależnym na kontrolę tego okapu, na kontrolę tej łazienki, zaczynają się dziać po prostu schody i tak dalej, więc jakby roszczeń też jest dużo jakby na tym rynku pierwotnym, ale pomiędzy lokatorami, pomiędzy właścicielami mieszkań.
I wracając jeszcze do tej instrukcji mieszkania, to czasami właśnie deweloper ma na tyle fajnie procedury zrobione, że ma dedykowany specjalny e-mail z nazwą na przykład, przykładowo, nie wiem, usterki@developer.pl i tam trzeba je zgłaszać. Jest często też na to specjalny formularz bądź szablon, żeby wypełnić, kiedy została zauważona, załączniki, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast jednak większość klientów to musi samodzielnie sformułować jakiegoś maila. Czasami formułują go za późno i nieodpowiednio. Dlatego jeżeli mają jakąkolwiek wątpliwość, to ja bardzo często doradzam im, proszę po prostu skorzystać z porady prawniczej, żeby na to popatrzył kompleksowo, bo ja Państwu stwierdzę może usterkę, ale to, jak zabezpieczyć Was z tytułu jakichś innych rzeczy, to po prostu powie Wam najlepiej po prostu prawnik, bo zna być może inne jakieś po prostu dokumenty, zapisy prawne, które również mówią o Waszych prawach lub nawet terminach, które deweloper ma, a ja stwierdzę tylko tak jak trochę lekarz, tak cieknie stąd i stamtąd, albo tak jest nieszczelne okno w tym miejscu, tak? No bo taka jest prawda, że na przykład jeżeli stwierdzimy jakąś wadę, to powinniśmy ją zgłaszać niezwłocznie. To nieważne jest to, że mamy to żądanie w przypadku stwierdzenia wady o obniżenie na przykład ceny, czy o naprawę, wymianę na rzecz wolną od wad i możemy to zgłosić w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. I dużo osób właśnie patrzy tak trochę, jak tam gdzieś sobie poszuka jakieś przepisy w internecie, bo wiadomo, w naszym kraju to każdy jest najlepszym lekarzem i prawnikiem, nieważne czy jest wykształcony, czy nie, no to ja najbardziej lubię pan mecenas Google, powiedział mu, że ma rok na to, żeby zgłosić taką wadę, tylko ja mówię, proszę pana, jeżeli pan tego nie zgłosi niezwłocznie, to za chwilę deweloper panu odpisze, że on nie wie, czy jakby ta usterka, ona się nie powiększyła przez to, że pan na przykład dalej użytkował daną rzecz. Dokładnie. Czy na przykład przez to, że po prostu pan odpowiednio wcześniej nie zgłosił tego i na przykład ten wyciek jest jeszcze większy, a w dodatku już pan tam zalewa pod spodem sąsiada i sąsiad zaczyna mieć roszczenia o to, że jest tynk mu odpada, tak, sufit zaczyna się kruszyć, no bo po prostu pan czeka nie wiem na co, że to samo się naprawi. W takich przypadkach ja zawsze mówię, niezwłocznie musicie zgłosić tę wadę, musicie ją udokumentować, zrobić zdjęcia, wysłać to wszystko do dewelopera, bo nie ma na co czekać. Jeżeli wy będziecie zwlekać, to samo to się raczej nie naprawi. Tak samo to jest śmieszne, bo tam jak to się zepsuło? Samo się zepsuło. No to czasami to samo się psuje, tak? Wada jest jakaś ukryta, nie stwierdziliśmy tego na odbiorze, no więc też ją zgłaszamy. No ale generalnie właśnie ludzie mają takie podejście, że a dobra, kiedyś to się zrobi. I zwykle jest tak, że potem przychodzą jakieś inne rzeczy, inne problemy, nie wiem, więcej pracy i nagle się o tym zapomina i mija ci ten termin, tak? Potem jest problem. Ja właśnie zawsze powtarzam, niezwłocznie, nieważne ile macie czasu na to, nieważne, że kodeks mówi, że macie na to rok, powinniście to zrobić po prostu od razu, bo wtedy nikt wam nie zarzuci tego, że albo sami się przyczyniliście do tego, żeby było jeszcze większa wada niż była na samym początku. No i jesteście w stanie od początku stwierdzić, wczoraj stwierdziłem to i to, tak to wygląda, tak? Jeżeli przyjdzie ktoś od dewelopera za 2 miesiące i zobaczy, że jest jeszcze większe, no to no wy jesteście w stanie pokazać, że to no po prostu przez to, że on nie przyszedł, to jeszcze ponieśliście szkodę, no bo musieliście to jeszcze więcej wydać na to pieniędzy, pewnie na zniwelowanie tej szkody, tak? Miałam taką sytuację, klienci kupili dom jednorodzinny też właśnie w stanie deweloperskim, no wykończyli się generalnie... W sensie dosłownym i przenośnym. Dosłownym i przenośnym, wiadomo, tak właśnie. Więc wykończyli się, zaczęli tam mieszkać i generalnie jakoś tak 4,5 roku po tym, jak się dostali klucze, bo to też jest ważne, rękojmia trwa od dnia wydania nieruchomości, czyli dostajemy klucze, wtedy nam zaczyna być ten 5-letni termin rękojmi, nie od odbioru technicznego, bo to też jest takie trochę mylące, tak? Dopiero jak dostajemy klucze, deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, ma te 5 lat, jeśli chodzi o nieruchomość. I oni jakoś po 4,5 roku nagle okazało się, że przy jakimś rutynowym sprzątaniu po prostu źle się czuli w tej kuchni, było coś nie w porządku i odsunęli sobie lodówkę. Mhm. I okazało się, że było też takie okno narożne w kuchni, to też jest bardzo teraz modne. I okazało bardzo często awaryjne. Tak, bardzo często. To było bardzo awaryjne okno, bo okazało się, że jak odsunęli wszystkie szafki, a też mieli zabudowę kuchenną, więc no ciężko mi to było, więc musieli to trochę sobie zniszczyć, to okazało się, że mieli pleśń no praktycznie pod całym tym oknem narożnym. Dokładnie. Także... I teraz chciałabym jakby postawić taką trochę kropkę nad i, jeśli chodzi właśnie też o osobę inspektora na odbiorze.
Dlatego, że ja właśnie ten problem, widząc na kamerze termicznej, nawet latem, bo ja już widzę takie wstępne mostki, które zimą będą dużo bardziej, że tak powiem, intensywne. Widzę je dlatego, bo też mam bardzo profesjonalny sprzęt. Po prostu moja kamera ma bardzo dobre parametry i testowałam też, nie wiem, 3 klasy niższe kamery oraz też te takie, które przypominają telefon i naprawdę one latem nie dają rady. I wtedy faktycznie zamawianie odbioru z termowizją nie ma sensu, natomiast w naszym przypadku no, kamera odpowiednio kosztowała i odpowiednio ma parametry. I ja właśnie takie rzeczy, żeby się nie zadziały jak z grzybem, informuję klientów, bo jakby odbiór z inspektorem, dobrym inspektorem, to jest taki, że nie tylko znajduje usterki i wady, ale też doradzi i odpowiada na niezadane pytania. Mhm. I między innymi ja wałkuję temat wentylacji, wałkuję temat z elektryką, ale wałkuję też temat dostawiania mebli do bardzo wrażliwych ścian, które już prognozuję na podstawie badania termicznego. Zwłaszcza tam, gdzie jest dużo też żelbetowych słupów, bo prawdopodobieństwo, że w nowym budynku, w którym jest jeszcze mnóstwo wilgoci technologicznej, nawet jeśli ona nie wychodzi na żadnych urządzeniach, już jest wszędzie piękne zero, to i tak gdzieś ona się może tam kisić. Poza tym dokładamy tej wilgoci technologicznej, jak tworzymy to właśnie gładzie, wykończenie farby i tak dalej. I takie rzeczy się zadziewają, że nagle wszystko z tyłu po prostu jest pokryte pleśniawką, pleśnią. Ja też doradzam właśnie, żeby nigdy nie jest też tak, że jakby zabudowa mebli idealnie kuchennych dolega do ściany, ale zwłaszcza jeżeli to jest przy oknie narożnym i to jest dom jednorodziny, czy tam jakiś bliźniaczy element okno narożne, to jest naprawdę bardzo trudne termiczne miejsce i ciężko jest tam nawet najlepszym budowlańcom, jeśli to nie jest dom energooszczędny, zrobić to bez mostka termicznego i warto wtedy sobie zrobić takie jakby meble, ja to nazywam kolokwialnie bez pleców, czyli jak mamy tą z tyłu Zabudowę. Panowie tak, stolarze teraz pewnie tak. Znają nazwę, przepraszam, my nie wiemy, to nie moja branża, ale po prostu robią ją do powiedzmy 1/3, albo zauważyłam też, że niektórzy stolarze mają takie jakby zaślepki okrągłe w postaci takich małych kratek wentylacyjnych, które pozwalają trochę jednak na wymianę powietrza. Czasami jest też tak, że ludzie używają na takich trudnych ścianach zewnętrznych, które ja już na kamerze też widzę, bo kamera też bardzo ładnie pokazuje, w którym miejscu idą słupy żelbetowe. I to jestem w stanie spokojnie zobaczyć latem i dokładnie widzę i też wiadomo, że żelbet inaczej się zachowuje niż jakieś tam wypełnienie, nie wiem, bloczkiem ceramicznym i tak dalej. I on będzie się nieraz pocił, czyli kondensacja tam często następuje. Jak ktoś sobie jeszcze zrobi tapety lateksowe, farbę lateksową, zawali to jakąś szafą, taką no, bardzo blisko tam położoną, no to prawdopodobieństwo, że w nowym domu za 2 lata, czy za 4 też, ale to szybko się może wyprodukować pleś, zwłaszcza też jak ma wentylację grawitacyjną, nie ma nawietrzaków, grawitacyjna wentylacja jest bardzo humorzasta, jak ja to mówię, więc fajnie jest, jak w tych domach jednak jest rekuperacja. Oczywiście to jest również temat rzeka, jedni będą narzekać, drudzy nie, natomiast to jest pewność taka, że jeżeli to coś się technicznie nie zepsuje, to ona zawsze działa, bo po prostu włącza się ją i działa na prąd, a nie jest zależna od jakichś tam parametrów, tak, gęstości powietrza i innych tam tematów. Więc to jest dość istotne i dlatego chciałam postawić tą kropkę nad i, że jakby odbiór z inspektorem, tylko takim faktycznie, który coś powie więcej. Ja niestety mam telefony, mówię niestety, bo jakby szkoda mi tych ludzi, że oni chcą zamówić ponowny odbiór u mnie, bo porównali sobie to, co ja wysyłam jeszcze po odbiorze do sąsiada. Wiadomo, ludzie się wymieniają na tych forum mieszkaniowym, a on nic nie dostał, a on takich jakichś tam, powiedzmy, porad nie usłyszał, że pan odbiorowy czy drugi pan, bo nieraz też chodzą 2 osoby, się nic do nich nie odezwał, to ja sobie myślę, Matko Boska. Ja po prostu jestem straszną gadułą, ale ja też, tak jak mówię, odpowiadam na rzeczy, które nie umie zadać osoba, która nie jest z branży, a nawet często naszym klientem, oprócz tego, że najczęściej jest nim człowiek z branży szeroko pojętej IT, to jest bardzo dużo osób z branży budowlanej, bo oni są, zwłaszcza ci świadomi, bo oni wiedzą, że specjalizują się, nie wiem, tam w mostach, kolejach, jakimś tam betonie, dzisiaj miałam pana związanego z betonem i tak dalej, i tak dalej, ale nie mają tych urządzeń i tego jakby oka do konkretnej rzeczy i przede wszystkim liczy się też rozmowa z deweloperem. Ja po prostu wiem też, jak argumentować, wiem, kiedy no, mówią farmazony i przeinaczają po prostu normy i któryś mi tam mówi, że jest taka i taka. Ja mówię, tak, proszę pana, no nie, na pewno tak nie jest. I nieraz otwieram, bo jestem super często przygotowana, jakiś screen z jakiejś normy i tada, on pokazuje. A z takich już w ogóle najśmieszniejszych moich metod,
I teraz mogę to ujawnić też osobom, które ewentualnie chcą się zajmować odbiorami, bo często też takie pytania dostaję, czy szkolę takie osoby i faktycznie gdzieś tam się już zdarzają takie indywidualne szkolenia. To jak już nie mam mocy na takiego dewelopera na odbiorze i za bardzo fika, ja otwieram jego stronę internetową i tam najczęściej jest napisane tak. Bezpieczne osiedle w komfortowej i nowoczesnej zabudowie, prestiż, jakość i wiele, wiele takich synonimów, które moja mama polonistka na pewno by wymyśliła. I wtedy naprawdę się im kupią. Może nie wszystkim, bo po niektórych to po prostu można mówić, a po nich to spłynie. Ale faktycznie gdzieś tam ten marketing to też do czegoś, te słowa marketingowe do czegoś zobowiązują. I jeżeli gość mi mówi o ekologicznym jakimś domu, a on nie ma właśnie tych nawieczaków, o których tutaj często marudzę i się z nimi kłócę, i jeszcze próbuje wciskać mi ciemnotę, że takie nawietrzaki trzeba zamówić jeszcze przed zamówieniem okna, gdzie po prostu można zamówić odpowiednią firmę i ona odpowiednio wyfrezuje okna, mówiąc dla laików, po prostu zrobi tam otwory, żeby zamontować ten nawietrzak. Tylko oczywiście należy to zrobić odpowiednio. To już w ogóle ja jestem w cudzysłowie zagotowana, bo nie lubię słuchać ludzi, którzy tak nierzetelnie podchodzą do tematu. Tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, zanim rozpoczęłyśmy podcast, to ja jestem taką perfekcjonistką, może nie aż tak bardzo w życiu prywatnym, bo po prostu chyba bym oszalała, jakbym wszędzie chciała być dokładna, ale naprawdę no po prostu, no użyję tego słowa, drażni mnie, że inni ludzie nie chcą zrobić czegoś na 100%, tak jak powinno to być wykonane. I drażni mnie, że są kominiarze, są panowie elektrycy i oczywiście nie chcę nikogo teraz tutaj urazić, bo ja sama wiem, że są inspektorzy rzetelni i nierzetelni, są prawnicy rzetelni i nierzetelni. I zawsze tak będzie. I chciałabym, żeby w Polsce zmieniło się to, że naprawdę zaostrzy się ta ustawa deweloperska i wreszcie ktoś wyprostuje te normy, które niektóre obowiązują, inne nie. Jedne są wycofane, inne zastąpione żadną inną nową normą, na przykład norma posadzkowa z lat 60. została wycofana w 2005. Jest bodajże 62, czyli naprawdę, kurczę, jest starsza niż mój ojciec. I tak jak mówię, nie została zastąpiona żadnym nowym dokumentem. Ja to widzę oczywiście logując się do biblioteki norm poprzez portal w Izbie Inżynierów. No i na czym my się mamy opierać? Jak teraz ci wszyscy producenci paneli chcą bardzo, bardzo równe podłoża pod układanie ich produktów, zwłaszcza winylowe, które są 1 lub 2 mm dokładności na 2 metrach, a ta stara norma mówi o 5 mm dokładności, czyli ona jest jakąś naszą wytyczną, bo żadna inna nie istnieje. Niektórzy deweloperzy też uznają, że 4 to jest ich granica, nie wiem skąd oni tą czwórkę wzięli, ale skoro dają nam trochę więcej możliwości do zgłoszenia, to okej. Okay. I robi się zgrzyt, bo tutaj nie ma znaku równości. My nie możemy zgłaszać 5-milimetrowych odchyleń, gdzie to jest pół centymetra, mówiąc z polskiego na nasze, a dostawcy drewnianych parkietów czy jakichś podłóg często w umowach z moimi klientami mają zapis, podłoże ma zostać przygotowane z dokładnością 2 mm na 2 metrach. I jeszcze jest mało tego, czasami oni nie mają usługi jako tak zwana do sprzedaż, że oni równają te podłogi, trzeba czasami zrobić to sobie samemu i teraz tu jest też porada dla słuchaczy, żeby po prostu czasami może skorzystali z takiej firmy, jak już wiedzą na odbiorze, że są krzywe wylewki, ale nie mogliśmy ich zgłosić do dewelopera, on czasami też nie do końca je wcale dobrze naprawi, bo zlikwiduje jedno wybrzuszenie, tak zwaną bułę i pojawi się nowa, takich sytuacji jest cała masa. To po prostu warto skorzystać z firmy, która kompleksowo zajmuje się jakby tematem i podrówna to, co trzeba, bo nieraz jest zadarta do góry wylewka w narożach, nieraz obniżona, nieraz są jakieś tak zwane właśnie buły i zrobi to poprawnie, a nie tylko zapisze, że jeżeli my ułożymy ten parkiet na wybulonym podłożu, to my już nie udzielamy gwarancji czy jakieś tam inne bzdety, nie? Dokładnie. A propos właśnie ustawy deweloperskiej, często też, to na pewno wiesz ze swojej praktyki, ja wiem ze swojej, pojawiają się takie osoby, pseudodeweloperzy, ja tak na nich mówię, czyli osoby, które biorą się za deweloperkę, a tak naprawdę nie są tymi deweloperami w rozumieniu ustawy prawo deweloperskie. I jakby próbują też ją trochę obchodzić, no bo twierdzą, że skoro nie mają tego założonego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Czyli budują z własnych środków głównie, tak, nie? Ja ich nazywam piekarze. Oczywiście nie urażając nikogo, po prostu miałam kiedyś taką sytuację, że piekarz budował osiedle gdzieś tam za Krakowem i on naprawdę był taki człowiek do rany przyłóż, bo cały czas nawet mnie słuchał, zapisywał sobie odchyłki, bo chciał i on się uczył. On się uczył na moim odbiorze, po prostu wszystko sobie notował, natomiast bardzo wielu z nich, w cudzysłowie piekarzy, oczywiście podkreślam, nie urażając nikogo,
to znowu za bardzo się wymądrza i właśnie wtedy mówi herezję i to wtedy bardzo, bardzo drażni. Mm-hmm. Te osoby, skoro nie podlegają już pod tą ustawę deweloperską, nie zawierają tej umowy deweloperskiej z naszymi klientami, zwykle tam jest albo jakaś umowa przedwstępna, albo tak zwana umowa rezerwacyjna, którą mam nadzieję, że już niedługo zostanie uregulowana, bo to też jest taki kwiatek. Każdy deweloper zupełnie inaczej formułuje umowę rezerwacyjną, a najbardziej lubię te umowy rezerwacyjne, które są po prostu kliknięciem, że dane mieszkanie jest zarezerwowane albo dany dom jest zarezerwowany i to jest po prostu tylko zmiana w systemie u dewelopera i nazywamy to umową rezerwacyjną. No i w związku z tym, że właśnie są ci pseudodeweloperzy, oni nie podlegają pod tą ustawę deweloperską, więc nie mają tego obowiązku odbioru technicznego przed wydaniem nam tego lokalu albo domu jednorodzinnego. I czy często zdarza ci się odbierać właśnie takie lokale albo domy jednorodzinne? Tak, moje asystentki, które rezerwują terminy w moim sekretariacie, to jak nie mają nazwy na takiego dewelopera, to nazywają to prywatny inwestor. Żeby było tak ładnie i wtedy ja już wiem, że ja nie jadę na odbiór, który podlega ustawie, że będzie te potencjalne 30 dni, które tutaj cały czas wałkujemy podczas tego nagrania, tylko po prostu mogą się zadziać różne rzeczy. Sam fakt, że on w ogóle wyraził jakąś tam zgodę na taki odbiór, już jest jakimś pozytywem, natomiast to nie oznacza, że nie będzie to droga przez mękę, bo często jest. Miałam kiedyś taki odbiór i to na dodatek mieszkania w jakby takim wielorodzinnym budynku, gdzie pani deweloper, i też oczywiście nie urażając nikogo, ale była to pani, więc jakby zacytuję, powtórzyła 15 razy i po prostu ja to liczyłam w mojej głowie, że przypominam, że nie działamy tu w oparciu o ustawę deweloperską i tak dalej, i że ja robię, i chyba nawet użyła tego słowa łaskę, że zgodziłam się na ten odbiór. No to hello, skoro już zgodziłaś na ten odbiór, no to nie powinna w ogóle, że tak powiem, robić już problemów. Była otoczona kierownikiem budowy i chyba kierownikiem kontraktu i w miarę mi się z nimi całkiem nieźle rozmawiało do momentu, kiedy faktycznie nie zaczęli trochę opowiadać bzdur na temat odchyłek, bo czasami no z całym szacunkiem, ale nieraz panowie starszej daty, którzy mogliby być moimi nawet dziadkami, to nie aktualizują swojej wiedzy co do norm. Na przykład obecnie zmieniła się norma co do odbioru okien i odbiera się je z odległości 3 metrów. Do tej pory odbierało się z 2 metrów takie okno. Oczywiście ja tutaj mam wiele zastrzeżeń do tej normy i mogłabym tutaj kolejny podcast na temat odbioru rys i szyb jakby nagrać. Natomiast ona ostatecznie, no wpisaliśmy te usterki, bo jakoś załagodziliśmy temat. Mieszkanie kosztowało bardzo dużo, bo 13 tysięcy z metra i ona pomimo tego, iż tak naprawdę, no chyba mi potwierdzisz, jednak obowiązuje ją rękojmia, to mogłoby dojść do takiej hipotetycznej sytuacji, że załóżmy, że ona się nie godzi na ten odbiór, że oni przekazują klucze bez wspomnienia jakiejkolwiek usterki, ale dzień później przychodzą sobie z niezależnym inspektorem, na przykład ze mną i moją ekipą, i sprawdzamy te nieszczelne okna, załóżmy, że są, że termogramy to wykażą, że wylewka, której nie mogliśmy naruszyć, czy ja, czy moi klienci, no bo to jest jednak, kurczę, beton, że kąty, których nie mogliśmy przestawić, możemy zgłosić w tym momencie w mojej ocenie z rękojmi. Więc jeżeli ktoś bardzo, bardzo jakby marudzi, a raczej dzień później firmy nie zamknie, tak jak tutaj rozmawiałyśmy też, że są robione spółki celowe, no to jeżeli nie ma jakby sposobu na takiego dewelopera, to po prostu odebrać w milczeniu, ewentualnie no nagrać stan za stany, nie wchodzić tam z żadną ekipą dzień później, tylko właśnie z takim niezależnym inspektorem i potem z prawnikiem przeprocedować w mojej ocenie zgłoszenie z rękojmi. Natomiast wracając do takiej trochę statystyki, to jest dużo takich odbiorów, gdzie jest tak zwany, jak ja to nazwałam, prywatny deweloper, prywatny inwestor i po prostu oni faktycznie nieraz mówią, że oni tego nie naprawią, bo widziały gały, co brały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w mojej ocenie też w projekcie budowlanym bardzo często projektant, jeśli jest też rzetelny i siebie chce trochę ochronić, to mają tam taki zapis, one za każdym razem troszeczkę inaczej są sformułowane, że budynek należy odbierać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności rozporządzeniem, które my wszyscy potocznie nazywamy warunki techniczne. No tak się na nie mówi, wiadomo, ma tam bardziej rozwiniętą nazwę. I tak dalej, i tak dalej. Oraz z zachowaniem wiedzy technicznej. Ja bardzo nie lubię używać słowa ze sztuką budowlaną i trochę mnie to drażni, bo ona nie jest nigdzie zdefiniowana.
I po prostu czasami o to wyrażenie też się kłócę z jakimiś starszymi kierownikami budów, którzy mówią, proszę pani, to jest zrobione ze sztuką budowlaną. Ja mówię, no dobra, no to czym jest ta pana sztuka budowlana? Bo ja rozumiem, że teraz by pan powiedział z wytycznymi producenta. Każdy producent może mieć jakieś wewnętrzne, tak zwane po prostu swoje normy zakładowe i jeden producent okna może coś zakwalifikować jako usterkę, drugi nie, na przykład jakąś tam pofałdowaną uszczelkę, czy jakieś tam inne tematy z tym związane. Ale no musi być to gdzieś jakby sprecyzowane, ale nie sztuka budowlana. No to tak jakbyśmy uczyli Picasso, jak on ma trzymać pędzel, bo ten ma taką sztukę malarz, a ten ma taką sztukę, nie? Więc faktycznie takich odbiorów jest dużo i szczerze, ja jak tylko widzę, że jest duże prawdopodobieństwo, że deweloper nie podlega pod ustawę deweloperską, moje asystentki bardzo często kontaktują się z tymi klientami, którzy są zainteresowani ofertą albo już prawie, że wyrazili potwierdzenie terminu, żeby faktycznie deweloper był poinformowany, że taka firma przyjdzie, bo często to są jeszcze budynki, które są przed pozwoleniem na użytkowanie. My powinniśmy mieć tak naprawdę oficjalną zgodę na wejście na teren budowy. Oczywiście u dużych deweloperów jest też tak, że wstępne odbiory zaczynają się nieraz jak jeszcze jest dany obiekt budową, ale wchodzimy w kaskach, w kamizelkach, które oni często użyczają i tak dalej. Natomiast na tych małych budowach to jest trochę tak, trochę poplątanie z pomieszaniem i faktycznie w głębokiej teorii kierownik budowy, którego często tam nie ma i no nie chcę generalizować, ale dzisiaj jeden z deweloperów powiedział mojemu inżynierowi, że tak mają kierownika na papierze, a tak to sami wszystko nadzorują. Dwaj młodzi panowie i też nie działali na ustawie, natomiast wyrazili zgodę na odbiór. Dom był totalnie nieprzygotowany do odbioru i oczywiście wygadywali różne tam farmazony, zwłaszcza jak mówiłam o otworach pod drzwi, które miały 2,16, to jest bardzo wysoką, dość wysokie są, po prostu większość producentów drzwi chce mieć przygotowany otwór na 2,08, 2,9, no czasami oczywiście też 2,11, to zrobił takie odjęcie matematyczne, że 216 odjąć 2 wyszło mu 2,11, bo chciał tak jakby oszukać matematykę ustnie i po prostu totalnie go tam jakby objechałam oczywiście merytorycznie, że proszę pana, sorry, ale chyba się matematycznie nie rozumiemy. Na każdą rzecz, jaką zgłaszaliśmy, on miał swoje wyjaśnienie, oczywiście absurdalne. I znowu użyję tutaj tego słowa, które się często dzisiaj pojawia. Drażni mnie to, że część tych samych usterek, no hello, większość z nich to się mega powtarza. Aczkolwiek dzisiaj mieliśmy też taką usterkę, że balkon był trochę zrotowany, bo nie wyszło im tam wymiarowanie i część śrub odstawała, część nie. Ale takie kwiatki to lubię, żeby czegoś nowego się też nauczyć. Ale większość usterek jest ta sama. One są po prostu inaczej zdefiniowane, w innej kolejności napisane. I jest to naprawdę ciekawe, że jedni deweloperzy piszą je, nie marudzą, naprawiają, bo mam taki feedback od klientów, mam taką informację zwrotną, a inni na ten sam zestaw usterek po prostu jest jakiś dramat. Po prostu nie chcą ich robić, uważają, że jest dobrze, nawet jak bluszcz przejdzie pod progiem domu i wrośnie już częściowo w posadzkę w wiatrołapie. I oni uważają, że to jest dobrze. Czyli woda, która będzie wchodziła od czoła domu, czy jakieś tam insekty, robaczki, to również będą dobre, jak przejdą pod tym nieszczelnym progiem, tak jak ten owy bluszcz, który zdołał się, że tak powiem, jakoś przebić przez warstwę niezabezpieczonego po prostu progu. No to jest już herezja i oni napisali, że to jest zgodnie z projektem. Tak odpisali, że ten próg jest zamontowany zgodnie z projektem, ale bluszcz przeszedł. Mhm. Właśnie często zdarzały się takie kwiatki. Zauważyłam, że osoby, które z jakichś przyczyn biorą się za robienie deweloperki, najczęściej to jest tak, że na czymś innym się dorobili, po prostu ja tak zauważyłam, że mają więcej pieniędzy i stwierdzają, że najlepszą formą inwestycji to jest zrobienie deweloperki, kupienie działki, czy ta działka już gdzieś jest, więc wybudują domy, no i generalnie później je sprzedają. I często właśnie zdarzają się takie kwiatki, jeśli chodzi o te odbiory. A to jest właśnie bardzo ciekawe, no bo jeżeli już mamy tę umowę przenoszącą własność, to najczęściej jest tam takie standardowe oświadczenie tego nabywcy, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Potem taki deweloper, taki pseudo-deweloper bierze ten akt notarialny i mówi, no ale przepraszam, no tu jest takie oświadczenie, nie złożył pan żadnych zastrzeżeń.
No i ja zawsze wtedy klientom mówię, no jeżeli macie takiego pseudodevelopera i robicie ten odbiór, no to po prostu zgłoście te zastrzeżenia. Niech ten wasz protokół odbioru będzie załącznikiem do tej umowy przenoszącej własność. Żeby było wiadome, że owszem, wy zapoznaliście się z tym stanem faktycznym i prawnym tej nieruchomości, no ale zgłaszacie w stosunku do niej zastrzeżenia, tak? I ten deweloper no, ma obowiązek tutaj wasze roszczenia na zasadzie rękojmi rozpatrzyć, no bo on za to odpowiada, tak sprzedaje wam nieruchomość. No więc właśnie warto o tym tak, pamiętać. Tak, ja mam klientów, którzy mnie o tym poinformowali, że mój protokół był załącznikiem do ich umowy i czasami jest on załącznikiem bezpośrednio tak, jak ja go sporządziłam, a czasami po prostu jest przepisane to jako zacytowanie odpowiednich punktów, bo niektóre faktycznie mogą być jakieś takie, że dogadają się. I tutaj też bym chciała zainspirować jakby słuchaczy, że jeżeli jest dużo takich kosmetycznych usterek, ale faktycznie nimi są, jakieś duże odchyłki na kątach, jakieś krzywe sufity, a i tak wiecie, że lepiej się tym zaopiekuje wasz docelowy fachowiec od ekipy budowlanej, to warto, żeby był wilk syty i owca cała i nawet duzi deweloperzy czasami proponują, że dają w zamian jakiś na przykład materiał, na przykład worki kleju czy jakieś tam gładzi, wiaderka. I jeden nawet taki duży deweloper ma taką naprawdę częstą procedurę i raz wchodzi taki pan z workami w ręku, jeden na wózku takim budowlanym i się tak pyta, to co, jak zwykle do łazienki? I po prostu ja mówię, tak, bo myślał, że jestem tam ze strony dewelopera, bo on wiadomo, nie rozróżnia, byłam ubrana po prostu w moje brandowe ciuchy, napis inspektor, to niekoniecznie kojarzy, że to jestem zewnętrznym inspektorem. Więc jakby ja mówię, tak, do łazienki. I faktycznie klient dostał 5 worków kleju. Z rekordzistów to mam klientkę, co bardzo małe mieszkanie miała, ale wynegocjowała sobie aż 8 worków kleju. I z tego co wiem, nie były jej wszystkie potrzebne, bo tam było jakieś częściowo też tapetowanie w łazience. Więc gdzieś tam odsprzedawała potem na forum mieszkańców. I warto sobie takie rzeczy robić. Nie będę też ukrywać, że są deweloperzy, którzy czasami dają bony do danego składu budowlanego znanego, tak? Jest to bon nieraz 100 zł, 200 zł i takie rzeczy przyjmie się nieraz działy na odbiorach. To są oczywiście więksi deweloperzy, a ci mniejsi zazwyczaj zamieniają to materiałem. Czasami też opłacają fachowca, natomiast to jest trochę takie śliskie i ryzykowne, bo on może się z nami umówić, że tak powiem ustnie, że tak, za te krzywe schody, gdzie pierwszy schodek ma 20 cm, gdzie już jest ponad normę, bo norma jest do 19 na gotowo, albo że ostatni jest 30-centymetrowy, co jest w ogóle masakrą, jak pozostałe są 18, mają wysokości. Jak my będziemy ten ostatni krok robić z takim zamachem i w ogóle można przecież się potknąć, a z drugiej strony schodząc można spaść, to nieraz jakby biorą jakby fakturę za dodatkowe czynności tego gościa od schodów na przykład i ją opłacają. Niemniej jednak nie mamy jakby takiej pewności, że ta faktura będzie opłacona. Więc tutaj już trzeba być bardzo jakby ostrożnym z tymi ustaleniami. No bo zdarzają się przypadki, że nie jest, a jest dużo też takich przypadków, że wiem, że deweloperzy rzetelnie po prostu płacą za te rzeczy, bo oni nie chcą albo angażować swoje ekipy, bo robią kolejne segmenty i po prostu nie chcą sobie już tym zawracać głowy. Poza tym, tak jak powiedziałam wcześniej, czasami lepiej jest, jak już tą daną bazę przygotuje sobie fachowiec, który będzie dalej wykańczał te schody czy jakąś tam łazienkę, niż ciapanie, nakładanie kolejnych warstw przez jakiegoś tam losowego pana z budowy, który kompletnie nie ma wyobraźni, co tam się będzie działo. Karolina, i ostatnie pytanie. 13 marca 2020 roku nasz szanowny premier ogłosił, że musimy po prostu na 2 tygodnie zostać w domu i to nam pomoże skończyć pandemię. Tak naprawdę już jesteśmy, nie wiem, w którym lockdownie, chyba trzecim, a nie wiadomo jeszcze, jak to wszystko będzie wyglądało. I mam do Ciebie takie pytanie, czy właśnie pandemia koronawirusa miała jakiś znaczący wpływ na tryb Twojej pracy? Czy w jakiś sposób zwolniłaś właśnie w związku z tym, że faktycznie był ten pierwszy lockdown, potem było już trochę luźniej, potem był ten drugi lockdown, czy na przykład te odbiory jakoś zostały wstrzymane? Jak to wyglądało teraz w ciągu tego ostatniego roku? Myślę, że czkawka lockdownów nadal trochę się, że tak powiem, zadziewa, dlatego że pomimo dość pełnego kalendarza, to i tak zdarzają nam się z dnia na dzień przestawienia, bo na przykład ktoś zachorował na COVID i trzeba na przykład no, zmienić termin, no bo nikt nam nie otworzy tego lokalu albo któryś z klientów, więc jakby, tak jak użyłam tego słowa, czkawka nadal jest. Natomiast faktycznie ten pierwszy lockdown, można to tak nazwać, zmniejszył ilość inspekcji naprawdę nieznacznie, jakoś o 1/3, bo nadal one się działy.
Bardzo często po prostu deweloperzy zostawiali jakby w kontenerze budowy albo w mieszkaniu swój protokół, na którym klient miał pisać, czy też ja w jego imieniu, usterki, i były one potem weryfikowane w jakby w mniejszej ilości osób. Czasami deweloperzy faktycznie rozdawali rękawiczki, czy też nawet maseczki. Natomiast oczywiście z każdym lockdownem widzimy też, co się dzieje z podejściem ogólnie ludzi do całej sytuacji covidowej. To mimo iż zaostrzały się dość regulaminy wewnętrzne deweloperów, że na odbiór może przyjść tylko jedna osoba i na przykład jeden specjalista, no bo oni się już ich spodziewali, to i tak na przykład wpuszczali wszystkich, ale były też takie rygorystyczne przypadki, że nie, pomimo iż tak naprawdę mieszkanie było ogromne, można było się tam rozdzielić, no to deweloper pozwolił wejść tylko mnie, już mój inżynier nie mógł wejść i pozwolił wejść tylko jakby klientowi. Oczywiście to był pracownik dewelopera, bardzo też, no powiem wprost, arogancki, bo po prostu to, jak odpowiadał na pewne rzeczy związane z tym COVID-em, to tak jakby był, nie wiem, głównym ministrem zdrowia i się na tym co najmniej znał. Ale faktycznie spełniliśmy jakby te zasady, ale to było tylko raz, a resztę to faktycznie bywało tak, że klienci dawali nam pełnomocnictwa, że odbierałam lokale w ich imieniu, jeżeli deweloper faktycznie nie wyrażał zgody na większą ilość osób, ale w większości przypadków to dochodziło nieraz do wymiany osób, natomiast ja uważam to za trochę, użyję tego słowa, absurdalne, bo najpierw spotykaliśmy się w 6 osób pod klatką, czyli potencjalnie, użyjmy słowa, zarazki i wirusy mogły się wyminąć. Były rozmowy i pisanie nieraz na kolanie pełnomocnictw, bo ludzie jednak myśleli, że za ładne oczy pan przedstawiciel dewelopera ich wpuści, i czasami tak było, czasami nie. No i co? I tutaj dawaliśmy sobie do ręki jeden długopis, drugi długopis, jakaś kartka, więc jakby do kontaktu doszło, ale potem, żeby kontynuować jakby ten absurd, no to wchodziliśmy jakby w 2 osoby ze strony dewelopera, 2 osoby z mojej firmy, ja i inżynier, a potem czasami deweloper mówi: okej, to teraz niech pani inżynier pójdzie stąd tam na dół i teraz klientka czy klient może przyjść za tą osobę. No dobra, ale cały czas mieliśmy kontakt, więc tak naprawdę to jest takie, no dochodziło do absurdów i mam wrażenie, że początkowo deweloperzy wykorzystywali sytuację covidową. Nie chcę też tu oczywiście nikogo obrażać, ale mieliśmy osobiście takie sytuacje, że deweloper powiedział: nie, jest COVID, żadnych firm odbiorowych i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę no to można to było załatwić przy dużym reżimie, że faktycznie wchodzimy tylko my, nawet bez klientów, przecież teraz w dobie przelewów zdalnych, że tak powiem, wideokonferencji, które można zrobić chociażby na jakichś aplikacjach. Mam nadal takie odbiory i nawet ostatnio tydzień temu, że klientka po prostu nie chce gdzieś tam dojeżdżać, gdzie pracuje zdalnie, dla jakiegoś uniwersytetu umieszczonego w Krakowie, ale mieszka obecnie w swoim rodzinnym domu, żeby nie wynajmować i pieniędzy na to nie wydawać, bo nie ma takiej potrzeby. Ja już ją drugi raz reprezentowałam po prostu na ponownym odbiorze, gdzie po prostu byłam tylko ja i mój inżynier i na końcu pojawił się pan deweloper, umówiliśmy rzeczy i ja jej nagrałam zdalny filmik, też zdalnie jej pokazałam parę tematów, żeby się czuła tak jak każdy z moich klientów, dopieszczona, żeby widziała każdą usterkę i faktycznie ta czkawka covidowa dalej się gdzieś tam odbija, ale zaraz po tym pierwszym lockdownie tak naprawdę było tak dużo rezerwacji na odbiory, że w zasadzie to tylko marzec był taki, kiedy to było takie pierwsze wow, puste ulice, a ja mogłam wreszcie na inspekcję dojechać w 10 minut, bo mieszkam generalnie w centrum, i nie musiałam wyjeżdżać z wyprzedzeniem, ani też wracać jakoś w nadmiernych korkach czy z zielonek, słynne po prostu korki, czy tutaj w rejonie Aleja 29 listopada, bo faktycznie mogłam sobie wtedy szaleć po mieście i jeździć. Więc ja tak sobie myślę, że branża budowlana, szeroko pojęta, to aż tak bardzo na COVID-zie nie ucierpiała w stosunku do innych branży. Być może pracownicy związani z budową biurowców, które teraz trochę gdzieś tam przystopowały, to może tak, i tu się nie będę wypowiadać. Natomiast jakby no, cały czas ta deweloperka idzie i oprócz tego momentalnego punktu w marcu, gdzie 1/3 była luźniejszego kalendarza, to po prostu jakoś nadmiernie tego nie odczuła. A jeżeli możesz powiedzieć naszym słuchaczom, na terenie jakich województw dokonujesz odbiorów? Głównie to jest oczywiście Małopolska, a w szczególności Kraków, czyli tak naprawdę miasto i te wszystkie miasta, wsie, które są w pobliżu, typu Zielonki, Bibice, Michałowice i te wszystkie też na południu.
Natomiast zdarza nam się wjeżdżać do Katowic, no nie wiem, z najdalszych inspekcji to byłam nawet nad morzem, natomiast to była bardzo duża transakcja, gdzie dla obu stron była ona po prostu opłacalna. Bywałam też kilka razy w Warszawie, natomiast no, to są wtedy ewentualnie organizowane odbiory na zasadzie, że kilka osób się zgłasza do nas z danego osiedla. Możemy zrobić 3 czy 4 odbiory pod rząd, zwłaszcza jeśli są jakieś przyzwoite medium metraże. I wtedy taki koszt dojazdu, który no po prostu zawsze jest on u nas jawny i jest klient poinformowany o nim, jest po prostu dzielone na większą ilość osób. Stąd też często robimy właśnie odbiory nawet w Rzeszowie, który jest trochę od Krakowa też oddalony. Więc jakbym miała tak powtórzyć, no to jest głównie Małopolska, Śląsk, potem Podkarpacie, no i resztę takich gdzieś tam pojedynczych, gdzie klient faktycznie nie zwraca już uwagi na koszt, tylko konkretnie chce mieć z naszą firmą to sprawdzone, bo jest naszym stałym obserwatorem na Instagramie, jak widzi te wszystkie usterki. I faktycznie myślę, że warto, bo prawie każda moja wyjazdowa taka inspekcja to się kończy jakimś nowo poznanym, dziwnym tworem usterki, więc nie mówię, że dosłownie każda, ale większość. Jakieś dziwne zalania pod elewacją, plamy od spojenia, jakieś przecieki z dachu i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że ci ludzie po prostu, ta kwota dojazdu i kwota za inspekcję zwraca im się od razu. Każdemu się zwraca, tylko im tak jakby podwójnie, nie? Bo zawsze takie jest szczęście, że czują, że muszą wezwać tego inspektora i że może się coś tam zadziać. Mm-hmm. I gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć Twoje profile? Jeszcze jakbyś mogła o tym powiedzieć. To znaczy najczęściej można mnie spotkać na Instagramie, który po prostu ja bardzo lubię, bo jest takim szybkim medium. Często wrzucam niemalże codziennie, ale nieraz jestem tak zajęta, że nie daję rady, właśnie tak zwane Insta Stories, gdzie prześmiewam usterki, edukuję usterki. Rzadko, naprawdę rzadko oznaczam, to mówię bardziej do deweloperów, żeby się nie bali, bo dużo deweloperów mnie obserwuje, dużo firm, że tak powiem, takich wykonawczych mnie obserwuje. I też architektów wnętrz, gdzie faktycznie nie oznaczam wprost, można to oczywiście nieraz rozpoznać, na jakim osiedlu jest dana dziwna usterka, bo generalnie moją jakby wartością i misją jest to, żeby w ogóle edukować, że takie usterki są i tak naprawdę nawet najlepszemu deweloperowi mogą się zdarzyć, więc nie zamierzam, że tak powiem, aż tak ich prześladować. Natomiast wiem, że inne firmy odbiorowe jakby robią całe albumy, że u tego dewelopera znajdziesz takie i takie usterki. U mnie najczęściej te usterki są zmiksowane. Niektóre osoby myślą, że 5 dziwnych usterek, które wrzuciłam, to wszystkie są na jednym jakby budynku. Czasami tak jest. Ale najczęściej to jest miks, bo jakbym ja chciała te 70 usterek każdą wrzucić na Instagram, to bym nie pracowała. I Instagram mam pod nazwą w szpilkach na budowie, tylko jakby z dolnymi podkreśnikami. I mam tam charakterystyczne zdjęcie w kasku i w okularach, dlatego że są już jakieś tam profile, które się nazywają bardzo podobnie, więc dlatego to jest taki znak rozpoznawczy. Oczywiście też można spotkać mnie na Facebooku i też oczywiście zalecam tutaj jakby niezależną obserwację, dlatego że tam mogę jakby szerzej troszkę poprowadzić live'y, które bardzo często prowadzę w piątki. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, kiedy będzie słuchany ten podcast przez danego słuchacza, ale na pewno playlisty, które są zapisane, te live'y można będzie przesłuchać. I na ten moment faktycznie przeszłam przez różne rodzaje robót, tynki, wylewki, elektryka, okna, że można sobie po prostu posłuchać. I to są takie najczęstsze dwa kanały. Oczywiście jestem gdzieś tam też na LinkedInie, zapraszam też na moją stronę, gdzie w aktualnościach czasem dzielę się jakimś takim artykułem bardzo technicznym. Mówię czasem, dlatego że faktycznie jest go mało, bo ja jestem osobą, która musi się skupić jednak na tworzeniu tych raportów z inspekcji, czy przede wszystkim mierzeniu i badaniu moich pacjentów, czyli budynku. No 3000 inspekcji, ponad 3000 inspekcji w ciągu no, prawie 5 lat, ponad 5 lat, no to jest jakieś 600 inspekcji rocznie. Tak, mniej więcej. Tak. Ja oczywiście do tych inspekcji zaliczam też ponowne inspekcje, dlatego że no, one jakby angażują też nasz czas, nasz wyjazd i dochodzą też nieraz nowe kwiatki w nich, więc jakby to jest za każdym razem coś nowego. I zdarza nam się mieć nieraz 5 inspekcji dziennie, nieraz 2, ale bardzo, bardzo duże, dlatego po prostu jest to tak troszeczkę zależne od wielkości danego budynku, ile będziemy mieć ich dziennie, bo musimy po prostu się z tym wyrobić. Okej, czyli myślę, że nasi słuchacze na pewno odnajdą Cię na Instagramie, na Facebooku i na LinkedInie.
Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się w nim wystąpić i teraz już widzę, że to będzie najdłuższy odcinek z dotychczasowych odcinków Prawnej Posesji, ale mam nadzieję, że jest on tak ciekawy dla naszych słuchaczy, że wszyscy wytrwają do końca. I życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że dzięki Twojej pracy faktycznie ci deweloperzy będą budować coraz to lepsze inwestycje, coraz to lepsze domy jednorodzinne i będą dbać o to, że o jakość tej inwestycji, którą prowadzą. Tak, ja również mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.prawnaposesja.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki Prawnej Posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać IPSOLEGAL oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej Prawnej Posesji.